Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil z kanału EMSC2TV. Witajcie drodzy widzowie zarówno na YouTubie, jak i na streamie. Zaczynamy dzisiejszy kolejny mecz po stronie prawej w kolorze niebieskim. Jest akcją Impact z teamu Axiom. Oczywiście widać Single Breed. Tutaj mamy wszystkie najważniejsze informacje od tych na temat tego gracza po stronie prawej. Po stronie lewej jest natomiast My Insanity Jack, czyli mapa to Frost LM, czyli Ladder Edition, jakby ktoś nie wiedział, jak to wszystko tutaj mniej więcej czytać. Jest to półfinał z Zota Cup i zapraszam do oglądania. Dawno żadnych materiałów na YouTube nie wrzucałem, więc dlaczego by nie wrzucić tego streamu? Parę informacji technologicznych dla osób, które są na streamie. Na YouTube tego niestety nie zobaczycie. Streamy leci w 48 klatkach w dniu dzisiejszym, więc jej! Fajnie, prawda? To jest raz, a dwa, jest też mocniejsza kompresja włączona. Co to oznacza? To oznacza, że mniej internetu mi zużywa, a macie lepszą jakość. Ogólnie jest ładniejsza jakość na streamie i to jest moim zdaniem chyba najważniejsza rzecz. Na szczęście mój komp jest w stanie to jakoś wytrzymać. Mam tą skromną nadzieję, że komputer mi nie wybuchnie albo nic w tym stylu się nie stanie. Zdjąłem pokrywę od chłodzenia. Tutaj z góry mam chłodzenie wodne i tak sobie myślę, że mógłbym w sumie jakieś paróweczki nad to podłożyć, podstawić pod to i ewidentnie byłoby coś, no szybko by się zrobiło, bo naprawdę takie fajne ciepełko leci. No, na szczęście tą pokrywę od góry zdjąłem z wentylatorów i może będzie wszystko w porządku. Tak się składa, że kurde, właśnie sobie przypomniałem, że zapomniałem zainstalować oprogramowanie do regulacji do regulacji wentylatorów i sprawdzania temperatury. Teran kontra zerg. Jak widzicie, używamy modu Game Hard, gdzie są właśnie duże logosy po obu stronach dla obu graczy, tam gdzie są ich ekspansji, jest Axiom. Czy będzie Zotac gdzieś tutaj? Nie ma Zotac. Aj, szkoda, niech ci ludzie z Zotaka się odezwą do faceta od GameCarta, bo warto to oglądać. Jeszcze jak widać, mocne kolory są. Parę razy to już mówiłem, mocne kolory moim zdaniem, kiedy nie ma mirrorów, są złe. To jest jedna wielka zła rzecz, to nie powinno mieć miejsca. No ale cóż ja mogę wam powiedzieć, takiego jestem tylko malutkim człowieczkiem. Nie ja tutaj takie rzeczy ustalam, ja tylko po prostu sprzątam po bałaganie i innych dziwnych rzeczach. Dobra, zerknijmy może na czat, co tam się ciekawego dzieje. Na razie wszystko dobrze, na razie wszystko pięknie działa, ślicznie. Cztery linki będą chciały się wbić do środka. Mamy dwóch Koreańczyków, tylko jest jedna ważna rzecz. Gramy na serwerze europejskim. Jackci jest w Europie. Impact jest w Korei, więc różnica tutaj w lagu jest znacząca. Chociaż w ogóle dzisiaj Battle.net bardzo mocno szalał i mam nadzieję, że to nie będzie wielki problem, no ale jednak pamiętajcie. Z Korei najczęściej gracze grają zergiem w Europie. Zaczął to tak naprawdę Hian. Zobaczył, że się da grać. Hian właśnie miał ten swój dobry, taki siłowy styl, gdzie dużo mikro nie było potrzebne. Ważne było tylko makro i ustawienie jednostek i masa roachy. I to działało idealnie na Europę. Wystarczyło, że to na Europę działało. A druga opcja to właśnie Protosi rzadko kiedy grają z Korei, czasami Teranie. Teran też jako takich nie ma. No zerg wybacza największą ilość tutaj takich małych misklików. Gramy po prostu tą masę, wielkie mikro nie jest potrzebne. Co innego jak jest oczywiście ZVZ, wtedy już jakieś problemy no, mogą się pojawiać. Nie ma co ukrywać. Tutaj coś jeszcze ciekawego chciałem powiedzieć na temat tego Zotaka. 100 euro do wygrania za miejsce pierwsze. Jest to niewielka kwota, ale Zotak jest najstarszym turniejem StarCraft 2 chyba w historii. On powstał jeszcze w czasach bety, razem z turniejem chyba Craft Cupy były. Potem Go for StarCraft 2 zaczął od ESL-a się pojawiło, no ale Zotak jest aktualnie najstarszym turniejem i za chwilę, za miesiąc dokładnie, dojdziemy do 2000 edycji Zotaka. 2000, tak dobrze mówię? Dobrze mówię, 2000, więc fajnie będzie. 2000 zataków się tutaj pojawi, Filip Tumor został lekka tam przypieczony. Zobaczmy, Marines grzecznie chodzi, tam trzyma się jeden Overlord. Trochę reakcji się tutaj pojawiło, Steampack również dorzucony, tego wszystkiego mamy faktorkę, jest też reaktor. Więc na razie dosyć tak, tutaj standardowo trzecią bazę będzie przyjmował sobie grzecznie Jackci.
Elingi u góry wyglądają jakby spędziły wakacje na Fukushimie. Fukushimie gdzieś w tych okolicach, bo trochę tutaj tak lśnią. Roachy też się pojawiają, 18-19 lingów jest, Baning Nest, więc Impact, nie ma co się dziwić, będzie robił tego Ling, Bane, Basta, z tego względu, że no, jak już powiedziałem, problemy są, ma tutaj problemy z, o czym dopiero teraz chyba się dowie jego przeciwnik, czy jeszcze nawet nie wie, nie ma pojęcia, uciek idealnie tutaj przeszedł, nie ma najmniejszego pojęcia, zarzucony skan, sprawdza gdzie jest ta armia, nic tak naprawdę nie widzi, jest szczęśliwy, haha, hihi, nic się nie dzieje, pobiegam, poskaczę, pokombinuję, przypalam jego lingi, mi to wszystko wsioryba, ale w tym momencie coś jednak zaświtało, chyba jednak Jack czemu, że coś tutaj jest chyba nie tak. I te dwa bunkry z tyłu są źle postawione, no piękne Bane'ingi przebijają się do środka i wpadamy do środka lingami, wpadamy do środka Bane'ami. 9.30 uderzył ten atak, ślicznie. Oczywiście powiedziałem nie 2000, tylko 200 później, żeby była pewność, że się zorientowałem. STV-ki na równo z Bane'ami, próbują się tutaj przywitać, jeszcze no, coś z tego wyjdzie, zobaczcie, GG! 1-0, atak nie zrobił tego co trzeba. Zobaczcie jak to ładnie wyszło. Atak nie zrobił co trzeba było. Zniszczonych tylko 6 jednostek. I obronił się Jakci. Bane nie zrobiły krzywdy. 1-0, kolejny mecz. Już niedługo osoby na YouTube. Oczywiście nie uciekajcie nigdzie. Subskrybujcie kanał i zobaczcie, może już kolejny odcinek się pojawił ze StarCraftem 2. Przy okazji fajna koszulka, gry spalona już do sprzedaży. A to jest kocie. Mamy Katkama. Jednego. Drugiego. No. Cześć.